Cześć, witam się w kolejnym filmie. Dzisiaj jest sobota, 23 marca i będę dzisiaj robiła palmę wielkanocną na niedzielę palmową, na jutro, dla dzieci. Będzie to taka palma, będą dwie palmy. Będzie to palma regionalna, taka tradycyjna oraz taka palma po prostu rodzinna. U nas zawsze w naszym kościele, w naszej parafii zawsze jest organizowany taki konkurs dla dzieciaków na palmy wielkanocne. Właśnie są takie trzy kategorie. Jest to palma właśnie rodzinna, palma tradycyjna i palma duża, największa ma być. My w tej dużej nie będziemy na razie brać udziału, bo to jest nasz pierwszy udział, więc na razie spróbujemy zrobić taką palemkę po prostu rodzinną dla Celinki i taką tradycyjną dla Krzysia. Chciałam też Wam powiedzieć, że miałam nagrany jeden film, no można powiedzieć, miałam materiał na film z pierwszego dnia wiosny, gdzie sadziłyśmy z Celinką kwiatki, kupiłyśmy bratki, zrobiłyśmy zakupy jakieś takie świąteczne. Różne takie drobiazgi, Wekszyn, Pepko i po prostu nie wiem jak to się stało, przerzucałam te materiały na komputer, skasowałam z karty, a nie sprawdziłam czy są one na komputerze, nie wiem jakim cudem po prostu ich nie było na komputerze. Nie zgrały się, nie wiem dlaczego. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. No i niestety straciłam te materiały. Także myślę, że jeszcze dzisiaj też troszeczkę posadzimy właśnie tych kwiatków, bo jeszcze mi trochę zostało. I pokażę Wam te dekoracje po prostu, które zrobiłam wcześniej. Pokażę też, co kupiłyśmy. Także zapraszam na taki film wiosenny i zrobienia palm. Tutaj mam podstawę do tej palmy takiej tradycyjnej. Już jest przygotowana, już jakiś czas temu czeka, zrobiona. To po prostu kiedyś nosiło się takie zwykłe, można powiedzieć, no, gałązki ozdobione. Także będziemy ją ozdabiać. O, to jest taka palma tradycyjna, góralska. Zazwyczaj nosili takie palmy chłopcy, więc to będzie palma dla Krzysia. A dla Celinki zrobimy taką bardziej już palmę, która przypomina teraz te palmy, które można kupić w sklepie. Mamy przygotowane kwiatki z bibuły. Robiliśmy je w zeszłym tygodniu. Ten materiał też mi się skasował niestety, bo troszeczkę miałam nagrane. W zeszłą niedzielę robiliśmy rodzinnie. Przy oglądaniu sobie jakiegoś filmu, po prostu sobie wszyscy po kolei troszeczkę tam robiliśmy tych kwiatków i mamy je przygotowane. Co mamy jeszcze przygotowane? No, tutaj mamy właśnie te kwiatki, które przygotowaliśmy razem, rodzinnie. Troszeczkę one się zgniotły, bo były w szafce. Po prostu ktoś tam coś przyłożył, wiadomo, nie? Ale to nic, doprowadzimy je tutaj do porządku. Mamy takie ładne różyczki, a to chyba są kwiatki, które dzieci robiły w szkole. W szkole też robili, więc to też jest troszeczkę zgniecione, ale to nic. To chyba są Celinki, gdzieś są jeszcze Krzysia. O, Celinka zrobiła takiego pięknego. Troszeczkę cało widać na tym tle. Bo to jest wszystkiego dużo. To są takie piękne róże. To robiliśmy wspólnie. O, muszę je niestety poprawić. Teraz je wyciągnęłam z szafki. One były robione, tak jak mówię, tydzień temu, w niedzielę. Mamy bukszpan. Mamy jeszcze tutaj właśnie bazie, kotki, jak to u nas się mówi, kotki, bazie. Z tych właśnie będziemy robić tą taką palmę, która przypomina teraz najbardziej ówczesną palmę. Z tych bazi i jeszcze tata poszedł nam po gałązki cisu. A tutaj właśnie
Wsadziłyśmy, to jest nasza dekoracja. Ona teraz stoi na stole, teraz tutaj wszystkiego już nakładłam, więc w ogóle nie widać tego efektu, tutaj kwiatki. A tutaj właśnie sadziłyśmy z Celinką, tutaj jest hiacynt, zakwitnie na fioletowo albo na żółto. Tutaj mam jeszcze jeden taki malutki hiacynt. Takie piękne jajo i mech. Taka piękna dekoracja. Stoi na stole, a na zewnątrz mam dekoracje z bratków posadzone. I mówię, że jeszcze właśnie będziemy też jeszcze dosadzać te bratki, bo właśnie jeszcze nam troszeczkę zostało. A tutaj właśnie nasze zakupy. W Pepko były takie świetne rękawice dziecięce do ogrodu. Takie. Tutaj takie. Zielone. Zielone dla Krzysia. Fioletowe dla Celinki. Oni bardzo lubią mi pomagać w ogrodzie, więc będzie jak znalazł. Musiałam wziąć, jak zobaczyłam, dla nich. Tutaj kupiłam takie jajeczka. Poczekaj, Krzysiu, chwileczkę. Tutaj kupiłam takie jajeczka do dekoracji, bo chcę później jeszcze zrobić, otóż po niedzieli zrobię wianek na drzwi. Tutaj kupiłam takie, jak to się nazywa, Krzysiu? Do bicia takim młotkiem, takim rzeczy. No jak to się nazywa, jakoś teraz mi tutaj wypadło piszę, tutaj piszę, tutaj piszę. To są dinozaury po prostu w środku i jesteś takim odkrywcą, tak? Puka się i tam... Dobra. Puka się tak i wychodzi z tego dinozaur, no. Archeolog. Taki archeolog, nie? I wziąłem tak, dwa takie dinozaury, dlatego, że na święta przyjedzie do nas brat z synkiem, tak? To dla chłopców wzięłam te dinozaury, a dla Celinki wzięłam takie diamenty i to jest rybi ogon. No dlaczego to tak wystaje, jak tu nie? Tu mam doniczki torfowe, to w nich będę wysiewać dynie i cukinię, dlatego że dynia i cukinia nie lubi przesadzania. W tych doniczkach wkłada się po prostu razem z doniczką do ziemi. One nie są przesadzane, tak, tylko po prostu tak jak już sobie roślinka wyrośnie, to wkłada się razem z doniczką, one się rozkładają. To są doniczki torfowe i no, roślina po prostu nie czuje, że została przesadzona. Wzięłam też dwa rodzaje takich cerat, bo one mi się bardzo dobrze sprawdzają w kuchni i na zewnątrz, na stole, gdzie tam robimy różnego, tujemy, robimy ciasteczka i tak dalej, więc one mi się super sprawdzają. Właśnie też takie podkładki plastikowe. Myślę, że są dość ładne, takie wiosenne, liście i tak dalej, a one naprawdę bardzo dobrze się sprawdzają, najlepiej ze wszystkich. Przy dzieciach, przy takich sprawach to... I wzięłam też trzy takie donice, które zawieszę na taką kratkę. Mam taką kratkę koło tarasu. I one właśnie tak się fajnie zawiesza. Zawsze mi się podobały te. I teraz znalazłam je w Pepko. Były chyba po 7 zł. Tak, po 7 zł. I tutaj też posadzę bratki. O, przyszła świeża dostawa zieleniny. Jeszcze bukszpan i cis. I Krzyś jeszcze chciał pokazać. Siódemkę, bo niedługo ma urodzinki. Za 5 dni. I... za 5 dni? Siódemka. No, jakoś tak. Tak, za 5 dni. Także co? Za 5 dni mam urodziny. Dobrze. Krzysiu odlicza każdy dzień, nie? Także bierzemy się do roboty. Tak? Tak. Trzeba się przebrać, piłkarz się musi przebrać i zamienić w ogrodnika. Nie. Tak. Nie. Nie w ogrodnika, a we florystę. Zrobiłam podstawę z takich długich gałązek bazi. Teraz to tak dziwnie trzymam, bo już przyłożyłam pierwsze kwiatki. Z długich gałęzi bazi i tu mam jeszcze takie trawy kolorowe, które wyciągnęłam akurat z takiej starej, gotowej palmy, bo nie miałam żadnych takich traw. Z bukszpanu. Mam taką miotełkę, że tak powiem, na górę. O, tu na razie to wygląda tak. I tutaj teraz będę owijała
pierwszą warstwą, pierwszym takim wianuszkiem z kwiatów. Najpierw daję takie ruszyczki, ponieważ one są najmniejsze i później coraz większe będę dawała tutaj w dół. Po kolei też będę dokładała cisu i bukszpanu i kwiatuszków. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Robię to na razie tak, że dałam dwa kwiatki i owijam drucikiem. Jeden raz owijam i teraz znowu dołożę dwa kwiatki i znowu jeden raz owinę, dlatego że wszystkie na raz no nie da mi się przyczepić, a za każdym razem też nie będę owijać po jednym kwiatku, bo to będzie za grubo tego drucika, więc wymyśliłam, że po dwa kwiatki i zawijam jeden raz, po dwa kwiatki i zawijam. Dobrze, pierwszy etap mam skończony. To są tak te różyczki. I tu mam później właśnie jeszcze raz cis, znaczy cis dopiero pierwszy raz, jeszcze raz bukszpan i takie małe gałązki bazi. O, to to wygląda jak taki bukiecik i jeszcze myślę, że za trzy takie i będzie gotowa palma. Tak wygląda góra. A tak wygląda na razie dół. Na razie nie obcinam, no bo zobaczę, jaka ona mi wyjdzie długa. Nie mam aż tak dużo tych kwiatków, a jednak ich trochę schodzi, bo tak trzeba naokoło. No i teraz dodałam drugą warstwę kwiatków. I teraz będzie warstwa zielona. Także mam już teraz tak, dwie warstwy kwiatków i dwie warstwy zielonego. No bardzo zielona będzie ta palma. Kurczę, nie wiem, o, tak to w ogóle nie widać. Ale no po prostu nie mam aż tak dużo tych kwiatków. Ale myślę, że jest ładnie. Teraz pójdą znowu kwiatki. Kurczę, nie widać dobrze, no. Zabrakło nam zielonych gałązek, cisu, więc wyszliśmy jeszcze z Krzysiem dociąć, ale po prostu pogoda się tak zmienia. Dzisiaj było tak ładnie, ciepło, spokojnie, a teraz jest po południu i po prostu przychodzi jakaś wichura. Wiatr, o, zaczyna lać deszcz i wydaje mi się, że będzie burza. Normalnie tak jakby na burzę się zbierało, a mnie wczoraj tak zmuliło. Ja w dzień zasypiam, nie wiem, może mi się zdarza raz w roku. I właśnie wczoraj to nastąpiło i to jest właśnie zawsze na burzę. Jest świeża dostawa i naprawdę teraz się zerwał taki wiatr, taki gruby deszcz zaczął padać i coś czuję, że będzie w tym roku pierwsza burza tego roku, a ja po prostu to wczoraj czułam w kościach. Daję ostatnią warstwę kwiatków. Później zakończę zielonym i już koniec. Już mi tylko tyle zostało patyczków z dołu. Tutaj tak może nie widać, ale naprawdę ta palma jest okazała. Ręka już mnie boli od trzymania jej. Dobra, palma skończona. Wyszła naprawdę okazała. Nie mam gdzie jej dobrze sfilmować, bo naprawdę jest duża. Tutaj jeszcze właśnie Krzysia czeka palma na przyozdobienie. Jutro ją jeszcze lepiej sfilmuję, może jak już będziemy się wybierać do kościoła, ubierzemy się. Może będzie lepsza pogoda, uda się na dworzu. No tak jest ciężko ją pokazać. Ale jest piękna, jestem zadowolona. To jest moja pierwsza palma własnoręcznie zrobiona, jestem z niej bardzo dumna. I jest jeszcze takie coś. Mam tutaj ten kwiatek, który Celina zrobiła w szkole. Taki podłużny, śmieszny. I tak sobie pomyślałam, czy go nie dać tutaj na czubek. Oczywiście szkoda, że nie pomyślałam o tym wcześniej i od razu go nie wpięłam. No ale zobaczę jeszcze, może się uda. A tu reszta, po prostu salon to wygląda jak pobojowisko jakieś. O, tak wygląda.
Miałam masę sprzątania, bo oczywiście chciałam to robić na zewnątrz, ale pogoda, tak jak mówię, się bardzo zmieniła. No i zrobił się wiatr i nieprzyjemnie. Dobrze, że w ogóle się z tym nie rozkładałam, bo później już przyszedł deszcz i dobrze, że się w ogóle z tym nie rozkładałam na zewnątrz. Także teraz się biorę za sprzątanie i jeszcze Krzysia palmy musimy przyozdobić. Teraz robię tą palmę tradycyjną. Tutaj już częściowo jest gotowa. I robię takie bukieciki z kwiatka, z cisu i bukszpanu i przyczepiam do gałązek. Caluś, gdzie dać tą różę? Może tu. Tu? A ja tu. Czekaj, tu jeszcze brakuje, nie? Tu może? Tu brakuje, patrz. A ja tu nie syłam. Gdzie? Czekaj. No tu ładnie wyklucza. Tu? Czy tu? Co? Cejna ma aparat na zęby, dlatego tak dziwnie mówi. Będziemy kończyć. Teraz będziemy jeszcze owijać bibułą. Nie? I mamy to chyba. Cóż, jaki kolor bibuły do tego dobrać? Opinie są podzielone. Przeprowadziłam sondę rodzinną. Więc chyba zrobię tak, trochę niebieskiego, trochę żółtego, trochę zielonego, będzie takie pomieszane, a jednocześnie będzie ożywione przez ten niebieski, tak mi się wydaje, dlatego że tu mam dużo kwiatów właśnie takich czerwonych i pomarańczowych, a ten jeden niebieski tak fajnie ożywia moim zdaniem, więc trochę niebieskiego też dam. Mają tak wisieć. Celinka w międzyczasie robi swoje dekoracje. Bardzo ładne. Jeszcze chciałam powiedzieć, że palma Celinki jest palmą rodzinną. A powiecie może, że ja ją robiłam, ale nie tylko ja ją robiłam, dlatego że my z dziećmi, tak jak mówiłam wcześniej, przygotowywaliśmy tydzień temu kwiatki. Część kwiatków oni zupełnie sami robili w szkole. Razem zbieraliśmy materiały do tego, a wiadomo już to zawinięcie to wykonywałam sama, no bo to jest po prostu zbyt trudne dla dziecka. Ona by sama tego nie zrobiła, mnie nawet ręka bolała od trzymania tego i zwijania, ale wszystko resztę przygotowywaliśmy razem wspólnie. Także to jest praca dzieci jak najbardziej, praca rodzinna. Dobrze, skończyliśmy. I teraz tylko owiniemy ten trzonek zieloną bibułą i gotowa. Jak Wam się podoba tradycyjna palma góralska? Piękna.
Wam się podoba? Tak. A Wam? Piszcie w komentarzu. Cześć, witamy się w następnym dniu. Dzisiaj jest 24 marca, niedziela. Niedziela palmowa. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Śnieg kurzy. Tam za tymi drzewami dalej, co widać, to tam są góry wyższe. I tam jest zupełnie biało, nie widać nic. Także tam to na pewno kurzy dość solidnie, ale tutaj też całkiem nieźle. Przed chwilą świeciło słońce, także typowa pogoda dzisiaj w marcu jak w garncu. Wczoraj też świeciło słońce, ale już tak pod wieczór zaczęło padać. Tak, wczoraj to w ogóle było fajnie wiosennie rano, do południa, było bardzo przyjemnie, a później zaczęło padać, zerwała się wichura, tak jak mówiłam. No, a dzisiaj po prostu mamy śnieg, zmiana pogody totalna. Ale tak, jutro jeszcze ma być tak, a w niedzielę, a pojutrze ma być 14 stopni słońce. Także no, typowa pogoda taka wiosenna w marcu w garncu. A jeszcze kwiecień, plecień przed nami. No cóż, my się zbieramy do kościoła, ubieramy się po góralsku. Znaczy dzieciaki się ubierają po góralsku i idą z tymi swoimi palmami. Dobra, jesteśmy gotowi. Wychodzimy. Tradycyjna palma regionalna. Niesiona przez górala. I palma taka, która bardziej przypomina palmy ówczesne. Niesiona przez góralkę oczywiście. A teraz wyszło słonko. Proszę bardzo. A góralka w kurtce. Bo w serdaku trochę za zimno by było. I góral też w kurtce. Na wierzch. Mogę zdjąć jak chcecie. Dobra. Dobra, jak się widać, kochani. Widać. Widać, bo zimno. Takie porywy są wiatrem, ale wyszło teraz słonko. Pięknie. Idziemy. Bardziej to moje się podoba. A mi moja. Nie, moje mi się podoba. Thank you.
dużo Wasi właśnie i tutaj jest. Drugie miejsce. Wracamy z prezentami, jak ze sklepu, z czekoladami, jak ze pyszne kościelne czekolady. Dostaliśmy pierwsze miejsce w kategorii palma regionalna. Tak? Palmy są w bagażniku, jedziemy, jemy teraz czekoladę, którą dostaliśmy. Nagrodę. Dostaliśmy też jakieś inne ładne nagrody, książki. Pograłem dzisiaj w tą grę. Także zadowoleni wracamy. To są te karambury.